Dzień dobry. Spotykamy się w biurze sprzedaży Arkada Invest przy ulicy Fordońskiej 2. Tematem dzisiejszej rozmowy będą najistotniejsze zapisy umowy deweloperskiej. Naszym ekspertem jest aplikantka radcowska pani Marta Pokrzywińska z kancelarii GJW. Jednym z najistotniejszych zapisów umowy deweloperskiej jest rachunek powierniczy. Proszę o przybliżenie, jakie są rodzaje rachunków i jakie mają najczęściej zastosowanie. Rachunek powierniczy to w uproszczeniu mówiąc rachunek bankowy, na który trafiają nasze pieniądze, które gromadzimy na cele mieszkaniowe. Obowiązek utworzenia takiego rachunku bankowego stoi po stronie dewelopera. To na niego ustawa nakłada taki obowiązek. I tutaj ustawa wyróżnia dwa rodzaje rachunków. Jest to zamknięty rachunek powierniczy i otwarty rachunek powierniczy. I tutaj jest pewna dowolność co do czasu trwania umowy. Może być zawarta umowa rachunku powierniczego na czas oznaczony i nieoznaczony. I to od dewelopera zależy, który rachunek będzie dostępny w jego ofercie. A który z tych rachunków jest najbezpieczniejszy, czy może najczęściej spotykany, stosowany przez deweloperów? Zdecydowanie najbezpieczniejszym rachunkiem powierniczym jest zamknięty rachunek powierniczy. Istotą tego rachunku jest to, że gromadzone przez nabywcę mieszkania środki są przekazywane deweloperowi dopiero w momencie, kiedy dojdzie do finalizacji całej transakcji, czyli kiedy zostanie przeniesiona własność lokalu na nabywcę. Jednak zdecydowanie najpopularniejszym na rynku rachunkiem powierniczym jest otwarty rachunek powierniczy. I tutaj istotą tego otwartego rachunku powierniczego jest to, że deweloper otrzymuje gromadzone na nim środki transzami. Czyli nie na koniec budowy, tylko w zależności od etapu, na którym znajduje się budowa, odpowiednio są przekazywane te kwoty. I tutaj też warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że deweloper może te środki wykorzystać dowolnie. One są przekazane w celu finansowania dalszych etapów budowy. Mhm. Omówiliśmy sobie kwestię rachunku powierniczego, czyli na rachunku, na który klient wpłaca środki. A czy cena zakupionego lokalu może ulec zmianie w trakcie realizacji przedsięwzięcia? Tak, co do zasady cena może ulec zmianie, o ile umowa deweloperska zawiera takie postanowienia. I tutaj postanowienia muszą być bardzo obiektywne, bardzo dokładnie dookreślone tak, żeby one były zrozumiałe dla każdej ze stron. I najczęściej spotykanymi klauzulami, które pozwalają na waloryzację takiej ceny, są na przykład zmiana w stawkach podatku VAT, czy też wzrost inflacji. Często też spotykane są takie postanowienia, które uzależniają waloryzację ceny od tego, że przy odbiorze mieszkania okaże się, że jego wymiary uległy zmianie w stosunku do tego, co było określone w projekcie. Rozumiem, że co do zasady umowa powinna regulować wszystkie przypadki zmiany ceny. Tak, tak, tak. To musi być zdecydowanie wyraźnie opisane w umowie, jakie konkretne warunki będą pozwalały na zmianę tej ceny. Nie mogą to być dowolne postanowienia, albo deweloper nie może nam nagle oświadczyć, że zmienia cenę. To musi wynikać wprost z umowy. Pani Marto, a jak wygląda odpowiedzialność dewelopera po wykonaniu umowy? W przypadku, gdy klient odbierze mieszkanie i występują jakieś wady, czy w tym przypadku obowiązuje rękojmia jak przy zwykłej sprzedaży? Jak najbardziej obowiązuje tutaj rękojmia, tak jak w przypadku zwykłej sprzedaży. I tutaj te roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają nam się z upływem 5 lat od momentu odbioru mieszkania. Czyli jeżeli w ciągu 5 lat zauważymy jakąś istotną wadę, której nie widzieliśmy przy odbiorze, bądź która dopiero ujawniła się w trakcie mieszkania w danym lokalu, jak najszybciej powinniśmy tą wadę zgłosić deweloperowi. Najlepiej pisemnie, czy też mailowo, żebyśmy łatwo mogli treść tego oświadczenia o zawiadomieniu o wadzie odtworzyć. I tutaj
nabywca może skorzystać z różnych uprawnień z tytułu rękojmi. Może to być wezwanie do usunięcia danej wady, może to być odstąpienie od umowy w skrajnych przypadkach oczywiście, czy też obniżenie ceny o wartość tej wady. A w jakich sytuacjach klient może odstąpić od umowy? Nabywca może odstąpić od umowy w przypadkach, które są określone w ustawie. Pierwszą przesłanką pozwalającą na odstąpienie od umowy jest okoliczność, że w umowie deweloperskiej nie zostały zawarte wszelkie wymagane w ustawie postanowienia. Kolejną taką przesłanką jest na przykład sytuacja, w której nabywca nie otrzymał przed jeszcze podpisaniem umowy deweloperskiej prospektu informacyjnego. Kolejne takie przesłanki również związane są z prospektem informacyjnym. Jest to na przykład okoliczność, kiedy załączniki do prospektu informacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym czy też prawnym, bądź też prospekt informacyjny nie zawiera wszystkich informacji. I już kończąc, ostatnią taką przesłanką, która uprawnia nabywcę do odstąpienia od umowy deweloperskiej, jest sytuacja, kiedy deweloper nie wywiązuje się ze swojego obowiązku najważniejszego właściwie, czyli do przeniesienia własności na nabywcę. Mhm. Czy od momentu wystąpienia którejś z przesłanek mamy jakiś czas na złożenie takiego oświadczenia o odstąpieniu? Tak, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ nie jest tak, że odstąpić od umowy możemy w każdym czasie. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy deweloperskiej w przypadku większości tych przesłanek, o których przed chwilą wspominałam. Jedynym wyjątkiem jest tutaj ta okoliczność, gdzie deweloper nie przenosi na nas prawa własności. Wówczas ten tok postępowania jest trochę inny. Najpierw musimy wezwać dewelopera do tego, aby to prawo na nas przeniósł. Jeżeli w ciągu 120 dni ten obowiązek nie zostanie przez niego wykonany, wówczas możemy skutecznie odstąpić od umowy. Może poproszę również o wyjaśnienie też bardzo istotnej kwestii. Jakie są kary za odstąpienie od umowy przez nabywcę, a jakie są kary dla dewelopera? Czy ustawa to reguluje? Mhm. Jeżeli chodzi o te okoliczności ustawowe, te przesłanki, dzięki którym ustawa pozwala nam na odstąpienie od umowy, to w takich wypadkach deweloper nie może na nas nałożyć kary umownej. Natomiast jeżeli strony w umowie zawrą takie postanowienia, które uprawniają je do odstąpienia od umowy w innych okolicznościach niż te, o których mowa w ustawie, wówczas taka kara może być zapisana i może być obciążona zarówno jedna i druga strona. Jednak tutaj należy pamiętać, że nabywca jest zabezpieczony, ponieważ wysokość kary umownej nie może być rażąco wygórowana w stosunku do niego. Jeżeli takie postanowienia się będą zawarte w umowie deweloperskiej, będą one nieważne, nie będą wiązać nabywcy. Dobrze. Bardzo dziękuję za te szczegółowe informacje na temat umowy i jej najważniejszych zagadnień. Naszym gościem była pani mecenas z kancelarii GJW. Dziękuję.